chcielibyście dostać ode mnie taki jumpstarter, nie robiąc praktycznie nic? To fajnie. Jeśli mam już Waszą uwagę, to musimy pogadać, bo strasznie mnie ostatnio wkurzacie. Dobra, pojechałem trochę clickbaitem, ale jest powód dzisiejszego spotkania. Otóż stało się coś, czego się nigdy nie spodziewałem. Otóż na moim kanale wbiło właśnie 20 tysięcy subskrypcji. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach, gdzie wystarczy zrobić, może nawet nie będę mówił, co wystarczy zrobić, to jest wynik śmieszny albo i może żenujący, ale dla mnie to jest naprawdę coś. Ja po prostu nigdy nie spodziewałem się, że coś takiego na moim kanale, gdzie ja latam z telefonem, nagrywam sobie samochody, jest w ogóle możliwe. Także dla wszystkich z Was, którzy oglądają, komentują, subskrybują, dla wszystkich razem i dla każdego z osobna ogromne dzięki ode mnie, bo to naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy. I tak naprawdę dzięki Wam ja w ogóle mogę to robić. Ale też oprócz tych podziękowań jest jeszcze jeden temat i dotyczy właśnie tego wkurzania. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że zdecydowana większość z Was cały czas zwraca się do mnie na Pan. Czy może Pan przetestować taki samochód? Czy może Pan zrobić to? Czy może Pan zrobić tamto? Powiedzcie mi, chociaż ja wiem, siedzę teraz w samochodzie za prawie milion, ale czy ja Wam wyglądam na Pana? No właśnie. Ale pomyślałem sobie, że to też nie jest do końca Wasza wina, bo zrobiłem badania i wyszło z nich, że 97,5% z Was nie wie, jak ja mam na imię. Chociaż prowadzę ten kanał już tyle lat, mamy te 20 tysięcy subskrypcji. A pozostałe 2,5% to moja rodzina. I tam też nie wszyscy pamiętają. Tak swoją drogą, siema, jestem Kamil. Ale pomyślałem sobie coś chyba mega dziwnego, nie wiem, czy coś takiego ktoś kiedyś robił, ale że skoro spotykamy się na YouTubie, to ja nie chcę używać tutaj jakichś swoich ksywek i tak dalej. I pomyślałem, że skoro tyle razy już mi pomogliście, na przykład z nazwą Automoto Gadżet tej serii i tak dalej, to w sumie czemu nie mielibyście wymyśleć, nie wiem jak to się mówi, ksywy, którą będę używał na kanale na YouTubie i pewnie też potem poza. Może to jest najgłupszy pomysł w historii, a może będzie całkiem spoko. Jeśli tego nie zrobię, to się nie dowiem. I też pomyślałem sobie, żeby Was jakoś tam nagrodzić, to dla osoby, która taką ksywkę wymyśli, będę miał ten Jumpstarter. To jest produkt od 70 Mai, także całkiem fajny producent. Żeby było jasne, to nie jest żaden konkurs. Nie ma tu żadnego regulaminu, nie będzie tu żadnego losowania. To ma być moja ksywa. To ma mi się tylko i wyłącznie mnie spodobać. No i fajnie też, jakby podobało się Wam. Ale tak jak mówiłem, to nie jest żaden konkurs. Może tego nawet nikt nie wygra, jeśli takiej ksywy jakiejś fajnej nie będzie. Ale liczę na Was, myślę, że dacie radę, damy radę. Może jakiś protip? Jestem turbo fanem Top Guna. Jak ktoś powiąże Top Guna, motoryzację, no to zwiększa swoje szanse. Także jeśli Wam się bardzo nudzi, obejrzeliście już wszystko na Netflixie, Disneyu, HBO i tak dalej, to możecie pomyśleć nad ksywą dla mnie. Jestem mega ciekawy. Cześć!